W dzisiejszym filmie zobaczymy: przełom w obronie polskiego nieba, historyczny moment dla sił zbrojnych. Rosja potępiła amerykańskie ataki, ONZ zwołuje Radę Bezpieczeństwa. Rząd bierze się za fundusz kościelny, jego likwidacja to zapowiedź chudych lat. Chińska kolej dominuje globalny transport, zjawisku sprzyjają konflikty zbrojne. Dowództwo operacyjne wydało depeszę, dotyczy zagrożenia na wschodniej granicy. Dzieje się przy polskiej granicy z Białorusią i Rosją, po cichu powstają umocnienia. Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Afryce, 9 umów do podpisania. Zapraszam do oglądania. Przełom w obronie polskiego nieba. Historyczny moment dla sił zbrojnych. Na przełomie lutego i marca do Polski dotrze pierwszy samolot wczesnego ostrzegania SAP-340. Może on wykrywać pociski manewrujące w promieniu kilkuset kilometrów. Jest wyposażony w nowoczesne radary, dzięki którym wykrywa nawet bardzo nisko lecące rakiety, niewidoczne dla tradycyjnych odbiorników. To pierwszy raz w historii, gdy będziemy narodowo wykorzystywali tego typu system. Samolot z przestrzeni powietrznej będzie obserwował wszystko, co znajduje się poniżej. Stacje radiolokacyjne mają tak zwane kąty zakrycia, będące cieniem, w którym może znaleźć się obcy statek lotniczy. W chwili, gdy wynosimy się wyżej, mamy możliwość obserwacji każdego obiektu, który znalazłby się w sposób nieuprawniony w naszej przestrzeni, przekazał szef Agencji Uzbrojenia generał Artur Kuptel. Lada dzień dojdzie do podpisania umowy na 4 bardzo zaawansowane aerostaty, będące balonami, które wyglądem przypominają sterowce. Pod nimi zostaną podczepione radary. Aerostaty na uwięzi pracujące kilka kilometrów nad ziemią pozwolą na dokładne nadzorowanie najbardziej wrażliwej przestrzeni, czyli nieba nad Ukrainą, Białorusią i Królewcem. Dzięki nim i samolotom wczesnego ostrzegania nie będzie mogła się powtórzyć sytuacja ze zgubieniem wrogiej rakiety na terytorium Polski, a nadlatujące cele Wojsko Polskie będzie widziało z wyprzedzeniem, dzięki czemu zyska więcej czasu na reakcję, podkreślił generał. W najbliższych tygodniach nastąpi przełom w sprawie najnowocześniejszych amerykańskich śmigłowców uderzeniowych Apache. Kończą się negocjacje w sprawie umów offsetowych na ich częściowe serwisowanie w Polsce, a nasi piloci przechodzą już szkolenie w Stanach Zjednoczonych. Po ich dostarczeniu Polska będzie dysponowała groźniejszymi i lepszymi śmigłowcami uderzeniowymi od wszystkich sąsiadów, w tym od Niemiec. Rosja potępiła amerykańskie ataki. ONZ zwołuje Radę Bezpieczeństwa. Na poniedziałek zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, na którym omawiana będzie sytuacja na Bliskim Wschodzie. O zwołanie spotkania wnioskowała Rosja, wyrażając zaniepokojenie ostatnimi amerykańskimi atakami odwetowymi. Spotkanie będzie poświęcone atakom Waszyngtonu na powiązane z Iranem cele w Iraku i Syrii. Rosyjska dyplomacja potępiła zbrojną reakcję Amerykanów, określając ją jako zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone ogłosiły w piątek sukces operacji wymierzonej w elitarne siły irańskie i proirańskie, wskazując, że celem było łącznie 85 obiektów w 7 różnych miejscach w Syrii i Iraku. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka co najmniej 23 bojowników zginęło we wschodniej Syrii. Z kolei iracki rząd ogłosił, że wśród ofiar byli cywile. Amerykańskie uderzenie to, jak zapewnia Pentagon, dopiero pierwsza fala bombardowań w odwecie za ostrzały bazy Tower 22 w Jordanii, w których zginęło 3 żołnierzy USA i co najmniej 40 innych zostało rannych. Do ataku doszło kilka godzin po dotarciu do kraju ciał zabitych żołnierzy. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że operacja odwetowa będzie kontynuowana w wybranych lokalizacjach i czasie. Rząd bierze się za fundusz kościelny. Jego likwidacja to zapowiedź chudych lat. Temat może w najbliższym czasie wywołać spory na linii państwo-kościół. Wielu polskich biskupów, ale też i szeregowych księży popierało rząd PiS, który niejednokrotnie dotował wybrane instytucje kościelne. Czasami nawet wprowadzał oczekiwane przez hierarchów zmiany w prawie, jak choćby zakaz aborcji ze względów eugenicznych.
minister rodziny, pracy i polityki społecznej, a zarazem przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała likwidację Funduszu Kościelnego do 2025 roku. Kolejną płaszczyzną zetknięcia sfery państwowej i kościelnej jest szkoła, do której w 1990 roku po blisko 30-letniej przerwie wróciło nauczanie religii. Nowa minister edukacji Barbara Nowacka chce ograniczenia liczby godzin religii finansowanych z budżetu państwa do jednej tygodniowo, w miejsce dotychczasowych dwóch. Poza tym chce, żeby ocena z tego przedmiotu zniknęła ze świadectwa, a religia w szkołach odbywała się na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Zmiany miałyby wejść od 1 września. Zareagował na nie kielecki biskup Jan Piotrowski, który przypomniał, że w dziejach Polski zakazywano już nauki religii w szkole i gdyby sytuacja się powtórzyła, byłoby to oburzającym powrotem do niechlubnych kart polskiej historii. Tymczasem w grudniu ubiegłego roku ankietowani przez United Surveys zapowiedź ograniczenia liczby lekcji religii ocenili. Zdecydowanie dobrze 41%, raczej dobrze 26%, raczej źle 9%, a zdecydowanie źle 20%. 4% ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania. W 100 konkretach na 100 dni Platforma Obywatelska zapowiedziała przyjazny, ale definitywny rozdział państwa i kościoła, oferując w miejsce funduszu dobrowolny odpis od podatku deklarowany przez tych podatników, którzy czują się związani z daną organizacją religijną. Znacie moje zdanie. Jeśli uwolnimy Kościół od politycznej władzy i publicznych pieniędzy, będzie to tylko z korzyścią dla Kościoła. Mówił premier Tusk, informując, że zwołano już międzyresortowy zespół do prac nad zmianą systemu pod przewodnictwem Władysława Kosiniaka-Kamysza. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski biskup Artur Miziński deklaruje, że Kościół katolicki jest otwarty na dialog. Obecnie ze względu na podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a także odpływ wiernych, strona kościelna oczekiwać będzie podniesienia odpisu do poziomu 1 lub 1,5%. Fundusz Kościelny powstał w 1950 roku. Według pierwotnych założeń miał być formą rekompensaty dla Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Fundusz w tym roku zaplanowany na 257 milionów złotych w większości finansuje składki zdrowotne i społeczne duchownych wszystkich 185 oficjalnych wyznań. Z wyliczeń wynika, że około 2 miliardy złotych rocznie kosztuje podatników wynagrodzenie katechetów, finansowanie uczelni katolickich oraz wydziałów teologicznych na uniwersytetach państwowych, a także wynagrodzenia dla kapelanów w różnych służbach. Ponadto Kościół obdarzony jest przywilejami podatkowymi. Na liście zwolnień z podatku dochodowego widnieją dochody z tacy, ofiary za odprawianie mszy czy opłatę za miejsce na cmentarzu. W sumie w Polsce Kościół instytucjonalny realnie nie płaci podatków bezpośrednich, z wyjątkiem podatku rolnego i leśnego, podsumował dr Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego. Warszawski politolog profesor Antoni Dudek ocenia, że w obecnej sytuacji pozycja Kościoła w sposób nieunikniony będzie słabnąć. Zaznacza jednak, że będzie to proces długotrwały, ze względu na spory majątek, który stopniowo będzie przez Kościół wyprzedawany, co pozwoli mu jeszcze długo funkcjonować. Chińska kolej dominuje globalny transport. Zjawisku sprzyjają konflikty zbrojne. Międzynarodowy handel stał się kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego dla krajów na całym świecie. Chiny jako jedno z największych państw produkcyjnych odgrywają kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw. Coraz większą pozycję zdobywa transport kolejowy z Chin, stając się kluczowym elementem światowej logistyki. Na wzrost zainteresowania transportem kolejowym wpływa także sytuacja na Morzu Czerwonym, gdzie ataki na kontenerowce spowodowały wzrost cen transportu morskiego i wydłużenie czasu dostaw. Od 18 grudnia cena za transport 40-stopowego kontenera z Chin do północnej Europy wzrosła o 1000 dolarów. Istnieją uzasadnione obawy o dalsze podwyżki, które wymuszone przez opłatę za emisję CO2 mogą podnieść cenę transportu morskiego o 2000 dolarów na 40-stopowym kontenerze. Ponadto trasa wokół Afryki wydłużyła czas dostawy do 60 dni. W tej sytuacji coraz więcej klientów szuka alternatywy w kolejach. Chiny mają obecnie najdłuższą sieć szybkiej kolei na świecie. Rozwinęła się ona w ekspresowym tempie, osiągając pod koniec 2021 roku długość aż 40 tysięcy kilometrów i łącząc wszystkie największe miasta. Pierwsze takie połączenie otworzono w 2007 roku, a pociągi osiągnęły wówczas prędkość większą niż 250 km na godzinę. Według chińskich planów do 2035 roku ma ona wynieść 70 tysięcy kilometrów.
Dynamiczny rozwój infrastruktury kolejowej i innowacyjne rozwiązania sprawiają, że chińskie koleje stają się konkurencyjną alternatywą dla tradycyjnych środków transportu morskiego i lotniczego. Projekty takie jak chińsko-europejski pociąg towarowy łączą chińskie miasta z europejskimi ośrodkami logistycznymi, umożliwiają efektywny i szybki transport towarów. Trasy przecinają kontynent azjatycki, przechodzą przez Rosję, Białoruś, Polskę, Niemcy i Francję. To skraca czas transportu w porównaniu do tradycyjnych metod, takich jak transport morski, co staje się kluczowym atutem dla wielu firm. I dlatego właśnie co roku do Polski wjeżdża ponad 5000 pociągów z Chin. Perspektywy rozwoju transportu kolejowego z Chin są jednak obiecujące. W miarę dalszego rozwoju infrastruktury i poprawy współpracy międzynarodowej, transport kolejowy będzie odgrywał kluczową rolę w globalnej logistyce oraz sprzyjał szybkiemu i efektywnemu przemieszczaniu towarów na dużą skalę. Eksperci wskazują jednak na zagrożenia. Jednym z nich jest przepustowość kazachskich i syberyjskich linii kolejowych. W 2023 roku przewozy kolejowe między Chinami i Rosją wzrosły o 1/3 w stosunku do roku 2022. Innym problemem jest brak kontenerów w Chinach. Kilkaset tysięcy z nich utknęło w Rosji, która nie ma wystarczającego eksportu, aby wysłać je z powrotem do Chin. 2 miesiące od wybuchu wojny na Ukrainie w ramach strategicznego chińskiego projektu Pasa i Szlaku powstało połączenie, które omija Rosję. Rozpoczyna się w Xi'an, w środkowych Chinach, a następnie prowadzi przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy do Mannheim w zachodniej części Niemiec. Wcześniej trasa o długości ponad 11 tysięcy kilometrów wymagała użycia różnych środków, w tym środków transportu wodnego. To potwierdza tezy, że Chiny zachowują się pragmatycznie i przede wszystkim chcą jak najbardziej skorzystać na zmianach w światowym ładzie. Dowództwo operacyjne wydało depeszę. Dotyczy zagrożenia na wschodniej granicy. W niedzielę Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej. Komunikat wydano na wniosek Sił Zbrojnych, które informują o możliwości wystąpienia nieplanowanych działań wojskowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Czytamy w wyjaśnieniu. Depesza Notam to operacyjna informacja wydawana przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, informująca o dostępności przestrzeni powietrznej, tymczasowych zagrożeniach i zmianach. Skierowana jest do wszystkich użytkowników statków powietrznych i osób, które mają związek z lotnictwem. To rutynowy komunikat w przypadkach, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej. Ma na celu ostrzeżenie ich o możliwej intensywnej działalności wojskowych statków powietrznych we wschodnim obszarze kraju, będącej odpowiedzią na sytuację zagrożenia na wschodniej granicy. Depesze Notam są wydawane i dystrybuowane poprzez europejską bazę danych AIS. Z reguły zawierają informacje, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego z operacjami lotniczymi. Dowództwo operacyjne zamieściło link do strony internetowej portalu dla pilota.pl, który zamieścił treść wskazanego notamu, wskazując, że ostrzeżenie nawigacyjne obowiązuje przez miesiąc od niedzieli 5 lutego. Portal RBC Ukraina twierdzi, że wydane przez Polskę ostrzeżenie nawigacyjne notam odnosi się do możliwości nieplanowanych działań zbrojnych na granicy z Rosją i Białorusią. Źródło podaje, że depesza jest reakcją polskich decydentów na publikację niemieckiego Bilda, który rzekomo otrzymał tajny dokument zatytułowany Alliance Defense 2025. Gazeta podała wówczas, że są to plany przygotowań do ewentualnej wojny Rosji z NATO, a opisane wydarzenia mają rozpocząć się w lutym 2024 roku wraz z nową falą mobilizacji 200 tysięcy Rosjan. Przedstawicielka NATO Janis Sands odpowiedziała na szum wokół publikacji niemieckiego Bilda, tłumacząc, że media nie otrzymały analizy tajnego wywiadu, a jedynie scenariusz przyszłych ćwiczeń. Dzieje się przy polskiej granicy z Białorusią i Rosją. Po cichu powstają umocnienia. Pojawiły się doniesienia, iż w pasie przy granicy z Rosją i Białorusią przygotowywane są zapory i fortyfikacje. W ostatnim czasie o przygotowaniu linii umocnień wzdłuż tej granicy informowały również państwa bałtyckie. Informacje na temat tego, co dzieje się przy tej granicy, są bardzo skąpe, a plany co do rozmieszczenia barykad niejawne. Za kraje najbardziej narażone na agresję ze strony Władimira Putina uznaje się Estonię, Łotwę, Litwę, Polskę i będącą poza sojuszem Mołdawię. Eksperci przypominają ostatnie groźby Władimira Putina skierowane do władz łotewskich. Jeśli Łotwa w dalszym ciągu będzie traktować mieszkającą tam ludność rosyjskojęzyczną jak świnie, władze wkrótce spotkają się z odwetem.
powiedział jakiś czas temu rosyjski prezydent, oskarżając bałtycki kraj o gnębienie rosyjskiej mniejszości i wypędzanie etnicznych Rosjan. Wspomniana Łotwa, Litwa i Estonia porozumiały się w kwestii utworzenia wspólnej linii umocnień na granicy z Rosją. Kraje planują budowę setek bunkrów i fortyfikacji, nazwanych Bałtycką Linią Obrony. W samej Estonii ma powstać nawet 600 betonowych konstrukcji. Polska również nie czeka z założonymi rękami, o czym informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Już od momentu presji migracyjnej ze strony Białorusi i rozpoczęcia inwazji na Ukrainę zostały podjęte pilne działania mające na celu szybkie wzmocnienie granicy państwowej pod względem rozbudowy inżynieryjnej terenu pasa przygranicznego, przekazał resort. Ostatnie tygodnie przyniosły wiele medialnych doniesień na temat potencjalnego przyszłego konfliktu Rosji z państwami NATO. Eksperci przekonują, że po osiągnięciu swoich celów na Ukrainie i przy szybkiej odbudowie potencjału militarnego Rosja może uderzyć w perspektywie czasowej od 3 do 5 lat. Siergiej Ławrow, szef rosyjskiego MSZ, uznał te informacje za absurdalne. Polska, nie bacząc na stanowisko kremlowskich polityków, rozbudowuje zabezpieczenia zarówno na granicy z Białorusią, jak i z Rosją. O ile o zaporach fortyfikacyjnych i schronach na polskiej granicy wiadomo było od dawna, o tyle o zaporach fortyfikacyjnych w obrębie dróg oraz gromadzonych środkach inżynieryjnych ministerstwo informuje dopiero teraz. W ramach podjętych działań planistyczno-wykonawczych realizowane są prace związane z dalszą rozbudową umocnień inżynieryjnych, w tym systemu schronów i ich udoskonaleniem w wyznaczonych rejonach, również na nieczynnych drogach prowadzących do granicy. Informuje resort obrony, tłumacząc, że jest to element polskiej strategii obrony i odstraszania. O niepokojącym zjawisku w rejonie granicy z Białorusią mówi też Straż Graniczna. Funkcjonariusze zwracają uwagę na ostatnie raporty, które wskazują, że od początku roku cudzoziemcy próbowali dostać się do Polski 88 razy. Strażnicy nie odnotowali jednak żadnej próby przekroczenia granicy polsko-białoruskiej od 27 stycznia do 2 lutego. Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Afryce. 9 umów do podpisania. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką i przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrzejem Szejną odbywają podróż po Afryce Wschodniej. W planach jest Kenia, Rwanda i Tanzania. Podczas spotkań promowany będzie polski biznes i planowane jest podpisanie 9 umów bilateralnych. Prezydent RP weźmie udział w forach gospodarczych oraz odwiedzi miejsca polskich inwestycji prywatnych, w tym największą z nich Hutę Cyny w Rwandzie. Rozmowy mają dotyczyć polskiej pomocy rozwojowej dla krajów Afryki, współpracy w sektorach rolniczym, IT, ekologicznym, ochrony środowiska, podatkowym, jak również potencjalnego eksportu polskiego uzbrojenia. Celem wizyty jest też niesienie świadectwa o sytuacji w naszej części Europy i wyjaśnianie, skąd bierze się kryzys żywnościowy w Afryce. Prezydent dodał, że rozmowy będą dotyczyć także rosyjskiej propagandy dezinformacji oraz objaśnianiu, że to właśnie ten kraj gwałci porządek ustalony po II wojnie światowej. Wizyta w Afryce Wschodniej to kontynuacja rozpoczętej w 2017 roku misji międzynarodowej budowania relacji z krajami afrykańskimi. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!